Ja nie lubię w ogóle oglądać i interesować się modą poza pracą. Ja lubię to robić, lubię projektować ubrania, lubię ten proces, gdy przygotowuję pokaz, ale później już po tym to ja już się modą nie interesuję, bo ja też mam dobrą pamięć wzrokową, jakbym to wszystko oglądał, to bym później pamiętał i bałbym się, że powielam, bo już mam to w głowie, ale po innym projektancie, więc żeby się tego wystrzec, w ogóle nie oglądam ani w telewizji, ani nie kupuję gazet, ani w internecie. Staram się inspirować właśnie zupełnie innymi rzeczami, bo sobie jadę, byłem teraz we Florencji, w Rzymie, w muzeum, oglądam filmy, muzykę, lubię inspirować się subkulturami, folklorem, tym, co sam przeżyłem, bo wydaje mi się, że jestem wtedy autentyczny i nikogo nie udaję. Także nigdy nie wiem, jakie są trendy i mam jakąś swoją intuicję i według tego jakoś pracuję, ale tak naprawdę to takie nadmuchanie tematu mody, że moda jest, nie wiem, sensem życia, filozofią i ratuje ludziom życie albo niszczy, to w ogóle mnie nie dotyczy, bo wydaje mi się, że jest tyle ważniejszych tematów, ciekawszych, a modą ludzie się powinni bawić, traktować ją zupełnie na luzie. To moje zdanie, każdy może mieć inne.